Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jako, że jestem już na końcówce trzeciego trymestru, pomyślałam, że nagram dla Was film, w którym opowiem Wam o wszystkich produktach, które mi się przez te trzy trymestry sprawdziły, które mi tą ciążę ułatwiły, uprzyjemniły i dzięki którym ten specyficzny czas był dla mnie po prostu troszeczkę bardziej akceptowalny. Jeżeli jesteście na początku ciąży lub może szukacie po prostu prezentu dla kobiety, która spodziewa się dziecka, myślę, że te produkty mogą się tutaj naprawdę świetnie sprawdzić. Zapraszam na oglądanie. Pierwsza rzecz, i to dosłownie pierwsza, ponieważ był to pierwszy produkt, który kupiłam, gdy tylko dowiedziałam się o ciąży, to segregator medyczny typowo dla kobiet w ciąży. Ja mam akurat od mamy ginekolog, ona tam ma kilka wersji takich kolorystycznych i ja wzięłam tą najprostszą, najbardziej klasyczną, czyli cały biały z napisem jestem w ciąży, tu jest serduszko z tyłu tak samo. Natomiast od razu mówię, że nie jest to rzecz, którą musicie mieć. Nie jest to absolutnie rzecz, bez której sobie nie poradzicie. Jednak no, jest to taki przedmiot, który po pierwsze cieszy oko. Myślę, że fajnie jest mieć taki dedykowany segregator. Poza tym, jeżeli na przykład należycie do tych kobiet, które nie do końca ogarniają terminy, nie wiedzą, jakie badania trzeba zrobić, co jest w jakim celu robione, z których badań genetycznych na przykład warto skorzystać. Nie wiecie na przykład, jak powinna wyglądać wyprawka do szpitala. Wszystko tutaj w tym segregatorze znajdziecie. Ponadto są też zakładki różne. Tutaj teraz powyjmowałam, żeby mi wszystko nie wyleciało, ale ja tego segregatora używam właśnie też po to, żeby bezpiecznie trzymać wszystkie swoje dokumenty, wyniki badań, wyniki USG w jednym miejscu i po prostu taki segregator w całości zabieram ze sobą gdziekolwiek idę, czy to do dentysty, czy to do ginekologa, czy na USG i po prostu ten segregator jest zawsze ze mną, to mi po prostu pomaga utrzymać wszystkie te moje wyniki, że tak powiem, w jednym miejscu. Zawsze wszystko wiem, gdzie jest, wiem, gdzie tego szukać. Co oczywiście nie oznacza, że segregator najzwyklejszy z sklepu papierniczego za 20 zł się nie sprawdzi, ale tak jak mówię, no jest to taka jedna z niewielu rzeczy, takich gadżetów, które po prostu cieszą oko i fajnie jest je mieć. Razem z segregatorem dostałam też od razu przypinkę, jestem w ciąży, możecie ją kupić osobno. Proponował mi też taką przypinkę mój lekarz ginekolog w gabinecie, żeby mi dać, no ja już miałam, więc nie brałam. Na początku jej używałam, ponieważ wiadomo, na początku kobieta w ciąży nie wygląda jeszcze jakby była w ciąży, wygląda jakby się najadła albo jakby miała wzdęcia. Dlatego muszę przyznać, że na początku jej nosiłam, chociaż w sumie chyba nigdy się tak de facto nie przydała. Produkt numer dwa to jest poducha ciążowa. Ja mam taki oto kształt, to jest tak zwane duże C. Wygląda to w ten sposób. I taka poducha w moim domu zagościła już bardzo, bardzo szybko, ponieważ w okolicy jakoś 11-12 tygodnia. Wtedy tak naprawdę jeszcze nie potrzebowałam, ale teraz z perspektywy czasu cieszę się, że kupiłam ją wcześniej, ponieważ zdążyłam ją już dość dobrze rozbić. Mówię o tym dlatego, że pierwsze dwa tygodnie ja byłam w ogóle na siebie wściekła, że ją kupiłam. Stwierdziłam, że to jest w ogóle jakiś badziew niepotrzebny. Jednak kiedy już ten brzuch mi troszeczkę urósł, ta poducha się już delikatnie rozbiła, nie jest już taka twarda, jest nieco większa, no to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to zdecydowanie mój ulubiony gadżet, taki typowo dla kobiet w ciąży, taka poduszka ortopedyczna, ponieważ z jednej strony mamy właśnie poduchę pod głową, dzięki której ta głowa i ramiona są troszeczkę wyżej, nie odczuwamy takiego ciśnienia w uszach, co jest dość charakterystyczne, szczególnie do trzeciego trymestru, że po położeniu się na płasko będziecie czuć takie ciśnienie w uszach, jakbyście bardzo głęboko nurkowali, to jest nieprzyjemne i właśnie w tym celu staramy się zawsze wyżej nieco leżeć. Natomiast z drugiej strony, drugi koniec mamy wsadzony między nogi, jeżeli leżycie na przykład na prawym boku, dzięki czemu oś bioder jest wyrównana i też leży się po prostu bardzo, bardzo wygodnie, ten brzuszek tak nie ciągnie. A więc taka poducha ortopedyczna dla kobiet w ciąży, duże C, bardzo, bardzo polecam. Ja mam jeszcze poduszkę do karmienia na Milu. Na razie za dużo jej nie używam, ponieważ chcę ją zostawić typowo dla dziecka. Natomiast muszę Wam przyznać, że na takiej poduszce też się po prostu bardzo wygodnie leży, czy też bardzo wygodnie się siedzi, leży, odpoczywa generalnie. Wiem, że niektórzy kupują te poduszki nawet nie będąc w ciąży i nie mając nic wspólnego z karmieniem dzieci. Są tak wygodne. Także taki zestaw właśnie poduszek ortopedycznych, wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wydatek i to jest zdecydowanie coś, w co warto po prostu zainwestować. Ja nie dokupowałam żadnej poszewki, po prostu rano, jeżeli potrzebuję, to rano ją piorę i na wieczór ona jest już sucha, gotowa do dalszego użytkowania.
Ponadto myślę, że spodoba się nie tylko Wam, ale również Waszym partnerom czy dzieciom, ponieważ bardzo wygodnie się po prostu na tym siedzi, odpoczywa, czy też po prostu ogląda telewizję, więc takie poduchy bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejny podpunkt to yoga. Yoga, pilates, wszelkie ćwiczenia dla kobiet w ciąży. No ja ze względu na koronawirusa jestem troszeczkę uziemiona w domu, nie za bardzo mam możliwość, nad czym ubolewam, spotykać się w grupie na takie ćwiczenia i ćwiczę po prostu w domu. Narzuciłam sobie taki reżim, żeby nie rezygnować z tych treningów właśnie do samego możliwie oczywiście końca ciąży. No i yoga na tym etapie w trzecim trymestrze sprawdza mi się już zdecydowanie najlepiej ze wszystkich innych możliwych jakby rodzajów sportu. Jeżeli chodzi o jogę, to ja ćwiczę po prostu z filmami z YouTube'a. Naprawdę na YouTubie jest nieskończenie duża ilość filmów dla kobiet w ciąży. Jeżeli szukacie takich gotowych zestawów, ponieważ ja najczęściej ćwiczę w zestawach, na przykład yoga, później ćwiczenie z piłką, to odsyłam na mojego Instagrama, tam macie całe zapisane instastory z gotowymi zestawami, z linkami do tych treningów. Zawsze staram się po prostu wrzucać to, co akurat danego dnia ćwiczyłam, staram się to wrzucać na instastory i zapisywać, żeby inni też mogli skorzystać. Jeżeli chodzi o gadżety do jogi, to ja mam matę marki Gaiam. Kupiłam ją właśnie jakoś na samym początku ciąży. Wiem, że jest dużo bardzo pięknych mat z pięknymi nadrukami, w kwiaty, w jakieś gwiazdy, nie gwiazdy, natomiast niestety one bardzo często są cienkie. To są maty typu 1 mm, a ja potrzebowałam, szczególnie na czas ciąży, coś grubszego. Oczywiście maty zawsze można kilka razy zgiąć, jeżeli macie jakieś problemy ze stawami. No jednak dla mnie taka mata o grubości 4 mm, tak jak ta, to było absolutne minimum. Chciałam nawet 0,5 cm, ale nie mogłam żadnej znaleźć, która by miała 0,5 cm i mi się jednocześnie podobała. Skończyło się właśnie na takiej może troszeczkę mniej znanej marce, jednak jestem z tej maty naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Tym bardziej teraz, kiedy ona się już troszeczkę, wiecie, zużyła, nie jest taka śliska, ma już troszeczkę tej przyczepności, no na tej macie mi się naprawdę wygodnie ćwiczy. Tym bardziej, że to nie są maty, które są jakieś drogie, więc jeżeli stwierdzicie, że chcecie jednak zmienić na matę, która jest cieńsza, też jak najbardziej macie taką możliwość. No i w związku właśnie z tymi obciążonymi stawami do jogi zaczęłam też używać pewnych akcesoriów, czyli bloczków, których wcześniej nie używałam. Teraz okazują się być bardzo, bardzo przydatne. Ja zdecydowałam się tak prowizorycznie na takie piankowe i no niestety mój pies no bardzo je polubił, tak jak ja, jak widzicie, jest pełno dziur, więc polecam generalnie bloczki takie twarde, drewniane, ale na czas ciąży myślę, że wystarczą w zupełności takie piankowe i ponadto też używam po prostu do jogi koca, takiego zwiniętego, czy któregoś z tych, które są za mną, czy po prostu poduszki, czy ręcznika i to mi też znacząco ułatwia praktykę. Zresztą w wielu praktykach właśnie typowo ciążowych bardzo często się właśnie tego koca używa, więc wydaje mi się, że jeżeli chcecie zacząć właśnie jogować w czasie ciąży, to mata, bloczki i jakiś ręcznik albo koc to jest taki zestaw minimalny, od którego warto zacząć, żeby po prostu łatwo i przyjemnie nam się ćwiczyło. Następne dwa przedmioty to również będą przedmioty związane z ruchem, z mobilnością. Pierwszy z nich to jest taki placek rehabilitacyjny. Nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa, także nie pytajcie mnie, ale kupicie to w każdym sklepie rehabilitacyjnym. I to jest coś, czego ja używałam kiedyś, gdy pracowałam bardzo dużo przy retuszu zdjęć, po prostu spędzałam bardzo dużo czasu przed komputerem, siedząc. Ten placek wymusza na Was troszeczkę taką poprawną pozycję. Nie siedzicie zgarbieni i to jest takie zastępstwo dla piłki rehabilitacyjnej, na której podobno też warto siedzieć przy komputerze, jeżeli spędzacie po prostu dużo czasu przy tym komputerze. Ja używam obu tych przedmiotów. Jeżeli chodzi o ten placek, go najczęściej używam podczas posiłków, tak na szybko, gdy nie chce mi się odsuwać krzeseł od stołu i iść po piłkę. Natomiast piłki używam właśnie czasami do posiłków, ale zazwyczaj jednak po prostu używam jej po to, żeby troszeczkę tą miednicę rozruszać, żeby troszeczkę poćwiczyć nad mięśniami, dna miednicy, nad mięśniami kegla. No i też nie ukrywam, że jest sporo treningów bardzo fajnych właśnie dla kobiet w ciąży z piłkami. Takimi do fitnessu, do rehabilitacji, ciążowymi. One mają wiele różnych nazw, ale to jest zazwyczaj jedno i to samo. Ja swoją kupiłam koniec końców w aptece. Byłam też w sklepie rehabilitacyjnym. Skończyło się na tym, że kupiłam ją po prostu w aptece. Także pamiętajcie tylko o tym, żeby dobrać piłkę do swojego wzrostu. Zawsze w opisie
się, czy też czy to w aptece na pudełku, czy w internecie, w aptece internetowej, wszędzie są opisy, na jaki wzrost dana piłka jest dedykowana. Także nie kupcie sobie za mało i za dużej tak samo. No i generalnie piłeczkę bardzo, bardzo polecam. Potrafi naprawdę świetnie obciążyć plecy i odcinek lędźwiowy. Jak już mowa o ćwiczeniach, no to w czymś ćwiczyć trzeba. Nie będę Wam mówić o wszystkich swoich ciuchach ciążowych, ponieważ no, myślę, że byłoby tego za dużo i to się nadaje na osobny film, ale pomyślałam, że opowiem Wam po prostu o leggingsach, które przydadzą Wam się również na co dzień, ale właśnie do ćwiczeń. Pierwsza marka może niech będzie po prostu marka Anna Field Mama. Tutaj mam takie czarne, klasyczne leggingsy dzwony, co ciekawe, musiałam je skrócić, bo były troszeczkę za długie, które kupiłam na dziale Zalando Maternity. Ten dział Zalando Maternity jest naprawdę bardzo obszerny i tam ja szczególnie polecam zakupić po prostu jak najwięcej takich basiców, czyli koszulek na ramionczkach, koszulek z długim rękawem, leggingsów, jakichś prostych jeansów, czy też bielizny ciążowej, które później następnie możecie łączyć z innymi produktami ze swojej szafy, które już macie, w które bez problemu wchodzicie, czy to jakieś kardigany, czy swetry. Naprawdę moim zdaniem, teraz już mogę to powiedzieć pod koniec ciąży, większość zakupów takich ciążowych, które poczyniłam, jeżeli chodzi o odzież, to były zakupy tak naprawdę dlatego, że ja chciałam sobie coś kupić takiego typowo na ten okres, a nie dlatego, że tych rzeczy potrzebowałam. W większości myślę, że spokojnie wystarczyłoby mieć kilka takich basiców i w zupełności mogłabym całą ciążę w tych rzeczach przechodzić. Więc Anna Field Mama, bardzo leggingsy polecam i przede wszystkim bardzo polecam Zalando działu Maternity. Drugie leggingsy to są leggingsy, które chciałam Wam pokazać, bo po pierwsze jest to polska produkcja, więc żadne Zalando, żadne Anna Field, tylko polskie fajne leggingsy do ćwiczenia, do spacerów, jakkolwiek sobie je chcecie wykorzystać, z firmy Mamika Clothes. To są rzeczy co prawda produkowane właśnie z pasami ciążowymi i na ciążowe brzuszki, jednak bez najmniejszego problemu możecie je nosić oczywiście również po ciąży. Pokazuję Wam te leggingsy dlatego, że niestety zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie leggingsy ciążowe, są to leggingsy, które są po prostu brzydkie, czarne, białe, jakieś takie szarawe, no nie ma za bardzo wyboru w ładniejszych rzeczach, a firma Mamika ma właśnie w swojej ofercie takie, no myślę, że bardzo modne teraz wzory, czyli właśnie takie ombre z paseczkami, tylko w wersji ciążowej. Fajne, nieco grubsze, więc jeżeli szukacie czegoś na przykład do biegania na zewnątrz, czy też na rower na czas ciąży, to wydaje mi się, że te leggingsy też warto po prostu wziąć pod uwagę, tym bardziej, że no śmiało, jak najbardziej wydaje mi się, można je nosić po ciąży, nie ma żadnych przeciwwskazań. I trzecia marka jest to po prostu H&M. Ja muszę Wam powiedzieć, że z H&M-u też mam całkiem sporo basiców, ale jeżeli chodzi o leggingsy, no to leggingsy z H&M-u są spoko tak na co dzień po domu na przykład, czy też nawet do spania. Ja mam trzy pary czarnych, z czego dwie pary długie całkiem, jedne takie rybaczki, czy czwarte, i jedne białe, i szczerze mówiąc, taka ilość leggingsów, taka ilość spodni to jest zupełnie wystarczająca ilość, żeby przechodzić w nich, przećwiczyć właściwie bardziej całą ciążę i naprawdę już nic więcej nie będziecie potrzebować. Nie jest to wiadomo jakaś, nie wiadomo jaka jakość, jak na, jak to H&M, ale są na tyle lajkrowe, na tyle przyjemne, że śmiało myślę, wystarczą Wam one na ten okres, jak również na okres po porodzie. Powiedziałam o jodze, powiedziałam o piłce, o ciuchach, ale też nie możemy absolutnie zapomnieć o tym, jak dbamy o siebie od środka. Jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, na pewno wiecie, że od kilku miesięcy korzystam z cateringu pudełkowego. I muszę się Wam przyznać, że to rozwiązanie się u mnie wyjątkowo sprawdza. Po pierwsze dlatego, że mam rozplanowane posiłki. Po drugie dlatego, że mam jedzenie podstawione o godzinie 6 już pod drzwi, a na pewno wszystkie kobiety w ciąży wiedzą, że czasami jest tak, że po prostu wstajesz, nie masz na nic siły, a już na pewno nie na to, żeby przed godziną 10, przed godzinami dla seniora po prostu jeszcze szybko biegać po sklepach i szukać sobie śniadania. Więc no muszę przyznać, że naprawdę na czas ciąży i wydaje mi się, że na czas po ciąży, po porodzie, rozwiązanie właśnie cateringu pudełkowego jest niezwykle wygodne. No i przede wszystkim też nie muszę się martwić o to, czy ta moja dieta jest zbilansowana, ponieważ ktoś dba zwyczajnie o to za mnie. Ja byłam na początku 2 miesiące na diecie wegańskiej, teraz zaczynam 2 miesiące diety wegetariańskiej. Byłam po prostu ciekawa, jak wygląda wegetariańska opcja. Na szczęście nie ma tam za dużo nabiału, więc o to też jakby się nie muszę martwić. Korzystam z
opcji 2000 kalorii, to po wyliczeniu, ile mniej więcej powinnam spożywać w tym czasie, do tego zawsze coś tam jeszcze dojadam, więc wychodzi dokładnie te, powiedzmy, około 2400-2500, czyli tyle, ile podobno powinnam przyjmować przy swojej aktualnej masie i przy danym jakby miesiącu ciąży. I co? Aha, i mam jeszcze to połączone z jakby opcją takiej diety dla kobiet w ciąży, więc nie tylko wegetariańska, ale właśnie z opcją dla kobiet w ciąży. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z cateringu, na którym ja jestem, on się nazywa Catering Pomelo, mam dla Was kod zniżkowy na 10%, Maja 10, także serdecznie zachęcam, żeby jednak tą zniżkę wykorzystać, ponieważ to wiadomo, to nie są jakieś niewielkie kwoty i nawet 10% już Wam daje naprawdę sporą zniżkę. To jest dieta, catering głównie skierowany do osób takich aktywnych, wykonujących jakieś sporty. Jednocześnie jest tam tych diet naprawdę sporo, więc jestem pewna, że każdy z Was znajdzie po prostu dietę dla siebie. No i są też w wielu dużych miastach, więc też myślę, że nie powinno być problemu z dowozem. Powiedziałam o diecie takiej na co dzień i jeżeli już mówimy o rzeczach, które przyjmujemy w ciąży, to tutaj też nie wiem, czy można tak na YouTubie w ogóle polecać leki, ale chciałam Wam polecić taki wynalazek, takie cudo, które nazywa się Gaviscon. Gaviscon to są tabletki takie do ssania, które mi bardzo dobrze uśmierzają po prostu zgagę ciążową. Myślałam, że mnie to nie dopadnie, niestety dopadło jakoś w okolicy chyba 6 miesiąca po raz pierwszy. No i poszłam do apteki i poprosiłam po prostu panią farmaceutkę o to, żeby coś mi dała, co mogą kobiety w ciąży na tą zgagę przyjmować i ona poleciła mi właśnie Gaviscon. Pamiętam, że później na Instagramie pytałam wiele z Was właśnie, co sądzicie, czy Wam się sprawdza, czy wam pomógł ten Gaviscon i większość z Was napisała, że tak, ale jednak musiał to być syrop, a nie tabletki. No ja jestem akurat najlepszym przykładem na to, że jakby tabletki wystarczają, ale możliwe, że właśnie dla Was też jednak będzie potrzebny ten syrop, który podobno jest troszeczkę lepszy. Nie jest to drogie, a tutaj mamy dwa blistry naprawdę na myślę, że na 2 miesiące spokojnie Wam to starczy. Także Gaviscon na zgagę, na mdłości bardzo, bardzo polecam. Drugi wynalazek z apteki, który mogę Wam serdecznie polecić i wydaje mi się, że warto go brać od początku ciąży, teraz ja przynajmniej już bogatsza o swoje doświadczenia, tak bym zrobiła, to magnes. I ja magnes zaczęłam stosować wtedy, kiedy kiedyś się bardzo mocno mi się napinał brzuch. Skonsultowałam się wtedy ze swoim lekarzem i on powiedział właśnie, że mogę sobie ten magnes zacząć łykać, że to powinno pomóc właśnie na takie napięcie w macicy, na jakieś bóle, skurcze przy jakimś takim niewielkim wysiłku, ponieważ w pewnym momencie nie byłam w stanie już nawet dojść do sklepu bez zatrzymywania się. Tak mi się ta macica tam po prostu napinała i właśnie wtedy zaczęłam przyjmować ten magnes, ta sama historia, poszłam po prostu do apteki i poprosiłam farmaceutę o jakiś magnes odpowiedni dla kobiet w ciąży, dostałam magnes B6, wzięłam taki jakby mniej mocny, troszeczkę słabszą wersję, ale słuchajcie, u mnie jak ręką odjął po prostu wszystkie problemy z bolącą macicą, z jakimiś skurczami przypowiadającymi, wszystko się jak do tej pory skończyło, właściwie już nie mam absolutnie na co narzekać, jeżeli chodzi o jakieś takie bóle powysiłkowe, wszystko jak ręką odjął. I później pamiętam, że też właśnie konsultowałam to z Wami na Instagramie i też wiele z Was mi napisało, że jest to bardzo dobry wybór, ponieważ magnes B6 to jest podobno lek, a nie suplement, więc jest przebadany, bezpieczny i tak dalej, więc magnes B6 u mnie naprawdę zdziałał cuda. No i tak jak właśnie mówiłam na początku, teraz gdybym wiedziała, że będzie aż taka różnica po tym, gdy zacznę przyjmować magnes podczas ciąży, to na pewno zaczęłabym to robić już w pierwszym trymestrze. Następnie dwa produkty, które pomagają mi dbać o skórę od zewnątrz i o swoje dobre samopoczucie. Pierwszy to produkt, o którym już na swoim kanale opowiadałam sporo, czyli szczotka do szczotkowania ciała na sucho. No, szczotka to jest naprawdę super wynalazek i wydaje mi się, że warto go używać już od samego początku, w miarę możliwości codziennie. Ja używam do teraz, do trzeciego trymestru, wbrew temu, co się mówi, że można dostać skurczy, że można wywołać poród przedwcześniej. Ja i tak tej szczotki używam po prostu, jeżeli chodzi o brzuch, o piersi, to robię sobie ten masaż bardzo delikatnie, staram się nie przesadzać, tak jak po nogach lubię naprawdę pomasować się tą szczotką porządnie, tak żeby aż skóra była czerwona, tak wiadomo, na brzuchu i na piersiach po prostu nie przesadzam, wszystko z głową, ale szczotka wydaje mi się, że jest to świetny relaks, ale też wiadomo, takie działanie profilaktyczne przeciw rozstępom, dzięki czemu ta skóra troszeczkę lepiej sobie z tymi rozstępami, z tym rozciąganiem poradzi. No i
teraz w trzecim trymestrze, kiedy ten brzuch już naprawdę szybko rośnie, to też nie ukrywam, że po prostu gdy mnie potrafi gdzieś okolica pępka mocno swędzić, to też ta szczotka bardzo się wtedy przydaje. Do tego od samego początku ciąży bardzo intensywnie nawilżam, natłuszczam swoją skórę. Wiadomo, że jakby rozstępów nie jesteśmy w stanie zahamować, to jest sprawa genetyczna, więc jeśli mamy je dostać, to i tak ich dostaniemy. Nawet słyszałam historię, że dopiero po porodzie dziewczynom się te rozstępy robiły. Jednak no wiadomo, że warto jest po prostu tą skórę natłuszczać, uelastycznie, żeby ona po prostu sobie z tym troszeczkę lepiej poradziła, żeby jej to zadanie ułatwić, żeby się później też szybciej zregenerowała. No i nie będę Wam mówić oczywiście o wszystkich olejkach i balsamach, których używałam, ponieważ to jest niewykonalne, ale chciałam Wam powiedzieć o jednym, którego używałam stosunkowo od niedawna, ale chyba ze wszystkich zrobił na mnie największe wrażenie. To jest marka Veoli. Tutaj mam taki olejek Aroma Body Therapy i to jest właściwie nawet nie olejek, a już Wam mówię, dokładna nazwa to ujędrniające serum olejowe do ciała z aktywnym ekstraktem z rozmarynu. Tutaj mamy też w buteleczce gałązkę rozmarynu i jeżeli używacie rozmarynu w kuchni, to wiecie, że on jest naprawdę bardzo intensywny, ma bardzo, bardzo intensywny zapach. No i mi to, powiem szczerze, odpowiada. Ja nie mam, wiecie, żadnych takich dolegliwości zapachowych w ciąży, żadne zapachy, że tak powiem, nie są mi straszne, ale ten zapach jest tak fajny i naturalny i taki ziołowy przez to, że ten rozmaryn jest tu w środku i taki też nieoczywisty, ponieważ jednak większość kosmetyków dla kobiet w ciąży mają takie słodkie, mdlące zapachy, a tutaj mamy fajny, taki charakterny zapach rozmarynu, więc ten olejek póki co ze wszystkich jest chyba moim ulubionym, ale jeżeli chodzi w ogóle o olejki, czy to ze słodkich migdałów, czy jakikolwiek, którego będziecie sobie używać w ciąży, to moim zdaniem najlepiej sprawdza się jednak rozprowadzanie ich po prostu po prysznicu, z tego względu, że no tak jak mówiłam, tego idzie naprawdę dużo, ja czasami się kąpię 2 razy dziennie, no i też staram się 2 razy dziennie wsmarowywać właśnie w skórę te olejki i gdybym miała po prostu używać olejku na suchą skórę, gdzie wtedy trzeba go użyć naprawdę sporo, to wydaje mi się, że zużywałabym je już w ogóle chyba 1 na tydzień. A tak mam przynajmniej jeden olejek, jedną butelkę przynajmniej na kilka tygodni. No i na pewno zauważycie, że też ta skóra troszeczkę dłużej utrzymuje wtedy to natłuszczenie, to nawilżenie, kiedy właśnie olejek zostanie wsmarowany w skórę bezpośrednio po prysznicu, czyli wychodząc po prysznica wycieram tylko twarz, wycieram pachy, żeby móc nałożyć dezodorant, natomiast całą resztę ciała zostawiam zupełnie mokrą i właśnie na tą mokrą skórę nakładam olejek, także warto trzymać olejek nawet pod prysznicem, żeby nie musieć wychodzić i się chłodzić. W każdym razie, no muszę Wam powiedzieć, że właśnie o ile na początku ciąży bardziej to były balsamy, teraz właśnie uderzam po prostu w zestaw szczotka plus olejek, czasami sobie połączę z ziemią, nie ziemią, z egipskim cudem, z Everine i naprawdę taki zestaw u mnie bardzo się fajnie sprawdza, koi i przede wszystkim mam poczucie, że ta skóra jest naprawdę zaopiekowana. Na sam koniec postanowiłam zostawić pomoce naukowe, chociaż w sumie tak sobie teraz myślę, że ten segregator mamy ginekolog, to też trochę taka pomoc naukowa, ale przejdźmy może teraz do książek. Książek, szczerze mówiąc, kupiłam kilka, natomiast przyznaję się bez bólu, że mam taką manię kupowania książek, które później leżą i wiecie, dokupuję kolejne, gdy tych poprzednich jeszcze nie kupiłam i niestety tutaj był bardzo podobny problem, więc powiem Wam tylko o dwóch, które zdążyłam jako taką już przeczytać. Pierwsza książka to jest Bobas lubi wybór, czyli książka, która na początku mi się w ogóle nie przyda tak naprawdę. Jeżeli chodzi o autorów, to jest dr Gil Rapley i Tracy Merkit. To jest książka o metodzie BRW, czyli o metodzie żywienia dzieci. W ten sposób, że dajemy im nieco większe kawałki, żeby one same próbowały po pół roku po prostu te kawałki jedzenia, wiecie, i dotykać, próbować, wąchać, żeby to nie było przetarte jedzenie, tylko żeby po prostu dzieci mogły też poczuć jakby wszystkimi swoimi zmysłami to jedzenie. Więc chciałam się dowiedzieć o tej metodzie troszeczkę więcej. Ta książka myślę, że dość dobrze ją tłumaczy i dość dobrze przygotowuje takiego młodego rodzica właśnie do tego etapu wprowadzania pokarmów stałych. Druga pozycja nazywa się Ciąża, poród, macierzyństwo i to jest taka troszeczkę, można powiedzieć, encyklopedia ciąży, którą właśnie kupiłam pod tym kątem, żeby zawsze móc zerknąć, co się teraz dzieje właściwie w tym moim organizmie, co się dzieje na danym etapie ciąży z dzieckiem, ze mną, móc poczytać po prostu różne ciekawe porady, jak sobie tak od strony czysto medycznej, czysto teoretycznej radzić z pewnymi czy to dolegliwościami, czy jakimiś takimi moimi wątpliwościami. To jest wydawnictwo Rea SJ.
taka księga, nieco większa. Czy jest to konieczne? Pewnie też nie, ale no ja kupiłam po prostu tą pozycję, żeby tak gdzieś swoje jakieś takie pytania, różne wątpliwości rozwiać i myślę, że taką jedną też książkę czysto teoretyczną też warto w domu mieć. Następnie chciałam Wam polecić korzystanie z aplikacji ciążowych. Ja korzystam w tej chwili z dwóch. Mam dwie zainstalowane na telefonie. Jedna nazywa się PregLife, druga nazywa się Ciąża Plus. Obie lubię, obie mają swoje plusy i minusy, dlatego korzystam z dwóch, po prostu mam cały czas dwie zainstalowane. Jedna ma bardzo ładne zdjęcia, druga ma bardzo fajne filmiki, porady. Jeżeli chodzi o aplikację Ciąża Plus, to tutaj na przykład śledzę swoją wagę, jest bardzo fajny wykres. Są też bardzo fajne zdjęcia, takie 2D, 3D, realistyczne, które dość dobrze oddają właśnie co się dzieje w tym naszym brzuchu. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację tą drugą, PregLife, to jest apka, która z kolei no, jest taka bardziej profesjonalna, międzynarodowa, mam wrażenie, chyba więcej ma też użytkowników, ale plusem na pewno jej jest to, że można jej używać też po porodzie, więc przez 2 lata, jeśli dobrze pamiętam, do 24 miesiąca życia naszego dziecka możemy tutaj również z tych porad, z tych artykułów korzystać. Obie aplikacje są fajne, myślę, że warto sprawdzić sobie obie i która nam po prostu bardziej podejdzie. Aha, jeszcze nie wspomniałam, że w aplikacji Ciąża Plus zdecydowanie moim ulubionym działem jest dział Przewodnik po wzroście i wadze. To jest taki przewodnik, w którym możecie sprawdzić, jaki dany owoc jakby odzwierciedla wagę i wielkość waszego dziecka. Owoc, zwierzę lub słodycz, więc jest to bardzo, bardzo fajne. Nie ukrywam, że po każdym tygodniu z chęcią zawsze sprawdzałam, jakim owocem, czy jakim zwierzakiem, jakim słodyczem w danym tygodniu jest moje dziecko i to pomaga bardzo dobrze uzmysłowić sobie po prostu, jaki to jest mniej więcej rozmiar, ponieważ kiedy słyszymy, nie wiem, 10, 15, 20 cm, to jest co innego, kiedy usłyszymy mango, albo nie wiem, małe lwiątko, albo jakaś papuga, albo maltańczyk, to są zupełnie już inne, wiecie, inne takie obrazy, które są nam w stanie znacznie lepiej po prostu uświadomić, jaki to jest rozmiar tego bobasa. Także obie aplikacje bardzo polecam. Na sam koniec powiem tylko jeszcze, że na Instagramie macie mnóstwo ciekawych profili, które warto śledzić. Takie, wydaje mi się, najpopularniejsze, jak Zaufaj Położnej, czy Mama Fizjoterapeutka, no to są takie profile, które warto jest dla różnych ciekawostek śledzić, żeby wiedzieć, co się, że tak powiem, na bieżąco zmienia, ponieważ też jakby nawet jeżeli jakieś badania wychodzą, kiedy są jakieś nowe zalecenia, często jakby to nie jest tak, że od razu następnego dnia te zalecenia są już, wiecie, stosowane na porodówkach, czy też w gabinetach ginekologicznych, dlatego wydaje mi się, że warto jest właśnie takie profile śledzić. Właściwie Mama Fizjoterapeutka, Mama chyba jeszcze Aptekarka ostatnio oglądałam i Zaufaj Położnej, to są takie trzy profile, które ja bardzo lubię, które śledzę, natomiast tak jak mówię, na Instagramie jest tego mnóstwo, jak się w tym raz zanurzycie, to się okazuje, że po prostu można cały dzień siedzieć na tych profilach wszystkich parentingowych i końca nie widać tak naprawdę, ponieważ tyle tego jest, więc wydaje mi się, że warto również właśnie sobie śledzić takie osoby, oglądać ich pracę też jakby od tej drugiej strony, od strony właśnie ekspertów, położnych, lekarzy, żeby wiedzieć, jak to wszystko wygląda, żeby się przygotować na to, co nas czeka, no i żeby nie panikować, żeby wiedzieć, że jest też cała masa innych kobiet, które są w takiej samej sytuacji jak my, które przechodzą przez to samo i mają podobne problemy. I to wszystko na dziś. Spisywałam tą listę dzisiaj o 6 rano czy o 5 rano na telefonie, leżąc w łóżku, ponieważ nie mogłam zasnąć. Ktoś mi po prostu od wnętrza obkopywał żebra. Także mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, natomiast będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli napiszecie na dole pod tym filmem w komentarzach, co Wam uprzyjemniło i ułatwiło Waszą ciążę, z czym miałyście problem, jakie znalazłyście na to rozwiązanie. Myślę, że to będzie bardzo fajny taki poradnik dla innych kobiet w ciąży. Ja jednak jestem osobą, która za bardzo nie może narzekać, ponieważ ja nie mam żadnych dolegliwości tak naprawdę. Może poza tym, że jak wchodzę obecnie już po schodach, to mnie kolana trochę bolą i to jest wszystko z mojej dolegliwości. Dlatego najczęściej wybieram po prostu windę. Ale nie mogę absolutnie narzekać, więc też myślę, że wiele rzeczy po prostu mogło mi nie przyjść zupełnie nawet do głowy, że mogło się przydać w tym jednak bądź co bądź dla wielu kobiet w trudnym czasie. Już mam nadzieję, że film się podobał. Widzimy się już za niedługo. Chociaż zobaczymy, czy ze wszystkimi się za niedługo zobaczymy. W każdym razie ja Wam życzę, kochani, miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia, do słyszenia. Cześć!